piątek, 6 marca 1903 roku, po trasie kolejowej Petersburg, Ługa, Psków, Dwińsk, Wilno, biegł ekspres zwany Nord, gdyż w odróżnieniu od Süd-Ekspresu, który dalej przez Białystok, Warszawę, granicę austriacką, przez Wiedeń, Mediolan, Genuę, utrzymywał bezpośrednie połączenie Petersburg, Riviera Francuska, Nord-Ekspres skręcał w Landwarowie pod Wilnem, na Kowno, granicę pruską, w Wierzbołowie i stąd przez Berlin podążał do Paryża. Biegł on z szybkością dużą, która na odcinkach prostych dochodziła 80 km na godzinę. Także w zimowe miesiące, gdy to spora ilość bogatych i uprzywilejowanych ludzi zwykła wyjeżdżać dla wydania pieniędzy za granicą, lokomotywa na trasie Petersburg-Wilno wpadała na stację niby oszronione w widmo. Zaś wagony, koła, osie, okna, wszystko buchające parą i mrozem jednocześnie, zalepione stwardniałym śniegiem, świadczyło o walce toczonej pomiędzy ciepłem wewnętrznym i zimnym zewnętrznym. To znaczy o walce życia ze śmiercią, jaką człowiek wiecznie prowadzi i wprowadza nawet do swoich wynalazków, choć wiecznie w końcu przegrywa. W tej chwili nie było mrozu. Była mgła rano, ale ustąpiła do południa. Po obu stronach szyn białe bieliły się przestrzenie śniegu o matowym odblasku. Niebo było też powlekłe białością i stąd wszystko wydawało się nie mieć końca, nawet na horyzoncie. Ziemia zlewała się z niebem i nie było widać ani krańca ziemi, ani nieba. Tak samo jak krańca trasy Petersburg-Psków-Dźwińsk-Wilno. W pośpiechu i z perspektywy okna pociągu dalekie chaty wiosek wyglądały jak przysiadły na śniegu statka wron, a wrony na polu jak czerniejące w śniegu chaty. Gdzieś na odcinku Rzeżyca-Dźwińsk drużnik kolejowy, który miał obowiązek wyjść do pociągu z chorągiewką zieloną na znak, że w jego obchodzie linia jest w porządku, wyszedł zawczasu. Tuż nad śniegami ciągnął wiatr. Pachniało wiosną. Wrony siedziały nie stadem, ale w odstępach jedna od drugiej co kilkadziesiąt sążni, wprost na śniegu, jakby w przeczuciu, że pod nim musi już kiełkować życie, pożywienie. I drużnikowi też zdało się, że wyglądają jak czarne chaty, zwłaszcza gdy wiatr strzępił ich pióra niby słomę strzech. W powietrzu stała wilgoć wielkiej odwilży. Dlatego stukot biegnącego jeszcze daleko jeszcze pociągu można było ułowić uchem. Na chwilę zagłuszył go dzwonek u duchy sań, które wyjechały z kotliny i stanęły za plecami drużnika. Można, może jeszcze przejechać? Zapytał chłop. Nie wolno, odparł drużnik, nie odwracając się, a później dodał z namaszczeniem. Ekspres petersburski idzie. Chłop pomyślał i jął cofać konia tyłem w kotlinę, zapewne aby się nie zestrachał pociągu. W domku drużnika, koszarce kolejowej, skrzypnęły drzwi domowym, osłuchanym skrzypem. W koszuszku zarzuconym na ramiona wyszła ta Marka. Miała lat 18. Nogi obute w walonkach, włosy splecione w jeden warkocz, przerzucone przez ramię ku przodowi, oczy szare, szeroko rozstawne, podługowate. Ojciec, gdy na nią bywało patrzył, to i cieszył się, że jest ładna, i zasmucał zarazem w myślach swoich, bo nikogo ani w domu, ani na świecie prócz niej nie miał. Bał się, że z powodu ładności za mąż wyjdzie wcześnie, a on zostanie sam, jak ta chorągiewka w ręku. Dać mnie, papo, ja potrzymam chorągiewkę. Nie wolno, na ekspres nie wolno. Może kto ważny jechać.
Na towarny sobie potrzymaj. Na towarowy ja wychodzić nie będę. Dzwoneczek u duchy zamilkł. Widoczny koń w kotlince posłusznie czekał w spokoju. Słychać było, jak w przestrzeni jęczą druty telegraficzne. I z daleka, to wyraźniej, to mniej wyraźnie, turkot pociągu. Wiosna, papo, kiedy, a? Poczekaj. Tamarka zakręciła się na pięcie, skórzanym podbiciem walonka robiąc jamkę. Śniegi, wstęgi lasów. Jedyna dróżka pożółkła od nawozu końskiego w odwilż. Poczekaj, poczekaj jeszcze trochę, gdy zapachną grzyby w lesie. Też wymyśliła piosenkę o grzybach. A o czym? No, o kwiatkach tam jakichś. Do jesieni daleko. Tamarka miała śliczny głos i na różne zasłyszane melodie komponowała różne bezmyślne strofki. A ojciec kochał córkę i lubił każdą z jej piosenek. Przyjdę, przyjdę, moja miła, przyjdę, przyjdę, moja droga. Pociąg nadchodził. Czy my, papo, nigdy nie przeniesiemy się bliżej miasta? Obiecali przecież tobie. Obiecali. Nie dotrzymali. To nie można skargi jakiej odwołania złożyć? Skargi. Jak to mówią ludzie? Do Boga wysoko, do cara daleko. Daleko, moja miła. I słusznie mówią. Szyny poczęły z lekka drgać. Wrony, te najbliższe toru, poderwały się leniwie. Pociąg wypadł zza wzgórza, wleciał tuż przed nich i ledwo buchnęło odeń parnością parowozu. Zaczęły już migać okna. A w nich niczego nie było dostrzec. Nic widać. W przedziale pierwszej klasy było ich tylko dwoje. On, wyciągnąwszy nogi w eleganckich butach i oparłszy głowę o czerwony plusz kanapy, rozpiął kołnierz munduru rotmistrza żandarmerii. Z głową na jego ramieniu, w pół leżąc, siedziała bardzo młoda blondynka, może nawet nie dużo starsza od Tamarki. Właściwie ranga luksusowego pociągu składającego się wyłącznie z wagonów pierwszej klasy niezupełnie odpowiadała randze oficera żandarmerii. Tacy jak on nie powinni przekraczać drugiej klasy pociągu kurierskiego. Jednakże oficer o zgrabnie podkręconych wąsikach i w binoklach na nosie, które jego męskiej urodzie dodawały odcień powagi, niezwykł był przytrzymywać się w życiu uświęconych zwyczajem, ani pisanych reguł. Pewnie, że chciałabym być bogata, dopowiadała głośno swoje myśli Eugenia. Ale kto tam wie, czy to były jej myśli prawdziwe? Ach, co bym robiła? Wiesz? Idę ulicą, a naprzeciw idzie ktoś bardzo wymizerowany, w takim podniszczonym ubraniu. Ja mówię, przepraszam, czy panu nie potrzeba trochę pieniędzy? Albo lepiej, dużo pieniędzy. I już. Masz. Wzrok zdumiony, oczy okrągłe. O, takie. Patrz. Po co tobie to by było? Zadziwić. Na przykład kobieta z dzieckiem na ręku. Ja nie wiem, czy ty lubisz dzieci? Ja jej mówię, oto pieniądze na szczęśliwe życie. Ani adresu, ani podziękowania, nic. Idę tak sobie. Stąpam. Chodnik mokry po letnim deszczu. Zachodzę do biednego rzemieślnika, a u niego brudno, zaduch. Patrzy zły. A ja jemu, masz na nowe urządzenie warsztatu. Wyobrażasz? Poprawiła głowę, bo ją uciskał powyżej skroni kant jego epoletu. Nawet palcami pomacała, czy nie da się go jakoś odwinąć. I znowu
przylgnęła. Dlaczego nikt tak nie robi z tych, co mają dużo pieniędzy? Sirioża. Co? Nie każdy chce się robić na oryginała, jak ty. Właściwie prawie jej nie słuchał. Jemu w tej chwili przyszło o to, jakie wspomnienie wzrokowe do głowy z Petersburga. Jedzie sankami po Mojce, a przed gmachem Ministerstwa Wojny długi rząd karet. Słońce zachodziło i promienie padały ukośnie. I gdy on tak jedzie, każda kareta po kolei, gdy je mija, rozświetla się odbiciem słonecznym jak reflektorem w oczy. Zapala się, gaśnie. Zapalają się szyby następnej, gdy ją mija, i znowu następnej. Co to jest tak zwane przez niektórych marzenie o karierze? Błąd w definicji. Nie ma przecie innego marzenia. Jeżeli człowiek marzy, roi o przyszłości, to zawsze o dobrej przyszłości. A cóż to jest kariera? Dobra przyszłość, czy tylko lepsza od dzisiejszości? I już. Szef, generał, minister, konduktor. Dlatego oberkonduktorstwo to już kariera. Pisarz, rewolucjonista. Rozgłos, wpływ, władza nad ludźmi. Dojeżdżamy do Dźwińska, wasza wielmożność, powiedział niedbałym tonem oberkonduktor, uchylając drzwi przedziału. Minęli. Dziwina leżała jeszcze pod lodem. Gdy dojeżdżali do Wilna, z drewnianych domków rozsianych po leśnych pagórkach zaczynały migotać światełka zapalonych już lamp naftowych. Wtedy oficer żandarmerii wstał, spojrzał na senną Eugenię, przeciągnął się i zaczął zapinać haftki kołnierza mundurowego, a później sięgnął po szablę leżącą w siatce nad głową. No, Gienia, chcesz, żeby ciebie wszyscy poznali? Ach, Boże, to już? Poczęła śpiesznie wkładać kapelusz i zaciągać gęstą wualkę, pod którą nie poznać było jej twarzy. On, poprawiając rapcie, uśmiechnął się. A gdyby tak raptem minęła moda na wualki, nim to nastąpi, i ty, i ja będziemy już tacy zgarbieni starością. O, jacy! Zgarbiła się. Zresztą tak mało rzeczy dzieje się raptem. Za oknami przesuwały się latarnie dworcowe. Coraz wolniej stanęły w pełnym blasku. Oficer opuścił okno i zawołał: Tragarz! Podbiegło od razu kilku. Na peronie wskutek od wilży było trochę błota. Po drugiej stronie dworca śniegowa kasza, prawie bura, i płozy dorożkarskich sanek przecierały czasem do bruku, niemile zgrzytając. Mimo że dymy parowozów słały się nisko, w wilgotnym powietrzu nawiewało nadzieją na zmianę pogody. I od tej nadziei dyszało się lekko, a może tylko wskutek opuszczenia dusznego pociągu, osiągnięcia celu podróży. Oficer odsalutował służbowemu żandarmowi, zapłacił tragarzy i pojechali do hotelu europejskiego. Eugenia, nie jedząc kolacji, poszła spać. Tak była zmęczona. Kiedy jedziesz do Wierzbołowa? Zapytała, zamykając oczy. Nie wiem jeszcze. Jutro, pojutrze. Nie był pewny, czy dosłyszała jego odpowiedź. Skuliła się pod kołdrą, podciągając w górę kolana. Spojrzał na zegarek. Później w lustro. Umył się, przebrał w nowy mundur, przekąsił w restauracji hotelowej i wsiadłszy do sanek, kazał się wieść do nocnego Café Chantant. Był zadowolony, że Eugenia z nim nigdzie nie chciała wyjść, że śpi i że gdy sam wróci późno albo nad ranem,
nie wróci do pustki, lecz do ciepłego pokoju zamieszkałego przez kobietę. Piotr Mamonicz, ojciec Tamarki, stosunkowo od niedawna był dróżnikiem na służbie kolejowej. Przedtem miał w powiecie rzeżyckim gospodarkę niemałą, 20 dziesięcin gruntu, parę koni, 5 krów, żonę, podnajmował robotnika. Tylko dzieci nie miał. Pewnego razu pod wieczór zjawił się w jego zagrodzie wędrownik niezwykły. Nie człowiek, jak to się wówczas mówiło, określając tym mianem wyłącznie mężczyzn, a baba. Kobieta jeszcze nie stara, ubrana na czarno, w szaty, w jakich chadzają mniszki. Ale mniszką nie była. Twarz miała opaloną wiatrem. Powyżej okrycie głowy w rodzaju kaptura. Oczy gorejące jakimś wewnętrznym ogniem. Nie była brzydka. Ten szczegół wpłynął, że żona Mamonicza okazała jej pierwotnie więcej niechęci, niż się zazwyczaj okazuje bezdomnym wędrowcom. Mamonicz natomiast o cień więcej przychylności, niż gdyby to był zwyczajny człowiek z wielkiej drogi. Przybyła, gdy odrzuciła kaptur, ukazała włosy ciemne, prawie czarne, i tylko gdzieniegdzie dostrzec było można srebrną nitkę. Przesiedziała kilka dni, a trzeciego wieczoru opowiedziała następującą historię. Była dzieckiem z dawna wolnych chłopów, tak zwanych jednodwornych, guberni Wołogockiej. Jest wdową. Przed laty bowiem zdarzył się straszny wypadek. W nocy wybuchł pożar, a że lato Pan Bóg zesłał wtedy tak suche, że lasy dymiły się nieustannym żarem i nawet studnie po niektóre powysychały, zagroda ich stanęła w płomieniach od razu, jak nie przymierzając smolna szczepa. W tychto płomieniach piekielnych spalił się żywcem jej mąż i dwoje dzieci. Ona jedna zdołała się uratować, ale nie była pewna, czy właściwie nie wyciągnął jej przez okno diabeł, gdyż zaraz podeszło jej pod gardło straszne uczucie, że mogła jeszcze uratować dzieci, gdyby nie ten strach o własne ciało. Wyrzuty sumienia nie dawały jej spokoju. A że gospodarkę straciła w pożarze, za radą znajomych kobiet pociągnęła w pielgrzymkę do słynnego starca, pustelnika, świętobliwego ojca Apoloniusza, z błaganiem o przywrócenie spokoju duszy. W tym miejscu opowiadania, nie stary jeszcze kobiety, zaszedł do Mamonicza sąsiad. Przysłuchawszy się, zapytał, w jakiej guberni ten świętobliwy starzec pustelnikował. W guberni, odpowiedziała, chyba Archangielskiej, w Wielkich Lasach. Ale może to już było niedaleko półwyspu Kola? Gdy padła przed nim na kolana, zapytał, czego chcesz, radości moja? Ugaszenia żaru wewnętrznego, który spalił mi męża, dzieci, a płonie nieustannie w trzewiach moich i żadna woda ziemska ani poświęcona, ani modlitwa nie może go ugasić. Wtedy ojciec Apoloniusz zamyślił się i miała wrażenie, jakby rozmawiał z Bogiem. A później powiedział do niej, wstań, miłość moja. I rób, co ci każe. A kazał pójść z kubkiem do pobliskiego źródła i tam zaczerpnąć wody, po czym wyjął z sosnowej szafeczki jakby kawał świeżej żywicy. Ale żywica ta skruszyła się w jego palcach na proszek, który wrzucił do kubka i kazał wypić. Następnie siedli na obalonym pniu świerku przed celą, a wokół las nieprzenikniony był. Las. I starzec powiedział, kto od tej wody odpije, co ja mu dam, nie będzie odczuwał pragnienia,
aż po wieki wieczne, albowiem woda, którą mu dam, będzie dlań źródłem bijącym życia wiecznego. Tak powiedział Chrystus Pan. A Duch Święty powiedział słowami Mojżesza: Adam widział Pana, który chodził w ogrodzie rajskim. Również czytamy u apostoła Pawła: i szliśmy do Achai, a Duch Boży nie był z nami. A zawróciliśmy się do Macedonii i Duch Boży był z nami. Nie rozumiem tego, Ojcze Święty, powiedziała. Nic tu nie ma niezrozumiałego. Niezrozumiałość pochodzi stąd, żeśmy się oddalili od Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez grzechy nasze, i przez nauki świeckie, i przez używanie bezbożne popadliśmy w ciemność, w której nie dostrzec jasności oczyma własnymi. Ale zaprawdę powiadam Tobie, radość moja, zostań przy mnie 3 dni, a módl się do cudotwórczej Najświętszej Bogu Rodzicy Kazańskiej, i módl się do Smoleńskiej, i módl się do Mlekiem Karmiącej, i módl się do Ostrobramskiej, Wileńskiej, choć dziś w rzymskiej kaplicy zamknięta. Wtedy ujrzysz na własne oczy i doznasz odpuszczenia grzechów. Zgaśnie ogień w trzewiach Twoich i roztworzy się przed Tobą droga Twoja. Jakoż po 3 dniach i nocach ojciec Apoloniusz upadł na twarz ze słowami: Boże, którego zamiarów nie dane nam będzie nigdy przejrzeć, zmiłuj się nad nami. Wtedy zerwał się jakby szum lasu, ale gdy spojrzała na wierzchołki, stały one nieruchomo. Ale ponad nimi rozpostarła się dziwna jasność i nagle ujrzała Matkę Bożą we własnej postaci. Po prawej stronie święty Jan Chrzciciel, po lewej święty Jan Ewangelista. Ze strachu i wzruszenia padła na ziemię i usłyszała głos Matki Bożej: Kto jest ta, która tu leży i prosi? To jest ta, która w ogniu zostawiła męża i dzieci swoje, odpowiedział starzec. Usłyszała: Podnieś z prochu twarz twoją. A gdy podniosła, ujrzała tłum świętych kobiet wokół Matki Bożej i wstąpił w nią duch poznania, także wyraźnie mogła odróżnić wielką męczennicę święte Katarzynę i Barbarę, pierwszą świętą męczennicę Teklę, wielką męczennicę świętą Marynę, wielką męczennicę świętą cesarzową Irenę, świętą Praksedę, męczennicę święte Pelagię i Doroteę, męczennicę świętą Juliannę i świętą męczennicę Anisję. A to była właśnie jej patronka. Wyciągnęła ręce, ale zanim zdążyła prosić ją o wstawiennictwo do Matki Bożej, wszystko znikło. Ona sama straciła przytomność. Gdy przyszła do siebie, bardzo zaczęła płakać, że nie zdążyła uprosić świętej męczennicy Anisji o wstawiennictwo. Prosiłem za ciebie, powiedział starzec, i ugaszany jest ogień twój na wieki wieczne. Jeżeli pójdziesz teraz w świat i opowiadać będziesz, coś widziała, i to też, że łaska Matki naszej Przenajświętszej nie zna granic. Idź więc w spokoju. Amen. Jak długo mam chodzić? Spytała. Idź tylko. Woda, która stoi, pokrywa się pleśnią. Woda, która płynie, zawsze pozostanie czystą, świeżą i przeźroczą. Sąsiad, który wysłuchał tej opowieści, kilkakrotnie zmiał brodę w dłoni, pokiwał sceptycznie głową
i zawyrokował. Czyta jak z książki. Z tym się też pożegnał. Wyszedł. Ale na mamoniczach opowieść zrobiła wielkie wrażenie. Zwłaszcza na niej. Zainteresowała się najbardziej osobą cesarzowej świętej Ireny. Czy miała koronę na głowie? Anisja tego szczegółu przypomnieć sobie nie mogła. Od tego wieczoru zmienił się wzajemny stosunek obydwóch kobiet. Zapałały do siebie wielką przyjaźnią, jakby wewnętrzną, duchową miłością. Nie tylko nie było między nimi żadnej kłótni, gdy Anisja pozostała na czas dłuższy, ale widocznie pod jej wpływem żona mamonicza wybrała się w pielgrzymkę świętą do kijowsko-pieczerskiej ławry, tak aby na 15 czerwca starego stylu trafić na coroczny obchód ku czci świętego Włodzimierza. Poszła i nie wróciła już nigdy. Na miejscu pozostała Anisja. Ze związku Piotra z Anisją urodziła się córka, Tamara. Gdy miała 1,5 roku, Anisja wiosną, gdy podeschły drogi, bez uprzedzenia związała w węzełek trochę swoich rzeczy, a ze wspólnego majątku zabrała tylko 3 ruble i 60 kopiejek, to znaczy tyle dokładnie, ile miała ze sobą, gdy przyszła tu po raz pierwszy. Wyszła i tak samo. Nie wróciła więcej. Tamara nie znała żadnej ze swoich matek, ani tej, która nią być była powinna, ani tej, która nią była. Wkrótce potem mamonicz sprzedał gospodarstwo. Sprzedał nawet grubo poniżej wartości. Do wielu przyczyn, które go do tego skłoniły, jak na przykład brak gospodyni w domu i moralny wstrząs, jakiego doznał, dołączył się nieprzyjazny od tego czasu stosunek sąsiadów, plotki, a nawet kpiny, na jakie bywał wystawiony. Wtedy to uchwycił się nadarzającej się okazji i za niewygórowaną łapówkę otrzymał bardzo cenioną posadę dróżnika kolejowego. Dawała ona ładny domek, tak zwaną koszarkę, ogród, prawo wypasu dla krowy w obrębie toru kolejowego i pensję. A roboty stosunkowo niedużo. I nie była to robota trudna. Tak się przedstawiał stan rzeczy do owego marcowego dnia 1903 roku, gdy koło ojca i córki przelatywał petersburski ekspres. Wkrótce jednak zajść miały w ich życiu wielkie zmiany. O przeniesienie bliżej miasta zaczęła napierać Tamara dawno, jak tylko podrosła. Rzecz nie była łatwa. Mamoniczowi obiecano i zwodzono. Wprawdzie żadnych nowych podań ani skarg nie składał, ale na początku tegoż lata 1903 stała się rzecz taka. Po linii przejeżdżał na Drezynie świeżo wyznaczony rewizor drogowy. Jeszcze bardzo młody i przystojny. Jakub Kołakowski. W pobliżu domu mamonicza kazał zahamować ze względów dosyć szczególnych. Oto stojący opodal słup telegraficzny był u wierzchołka stale dla czegoś obtłukiwany przez najmniejszy gatunek pstrego dzięcioła Dendrocopus minor. Ten mały dzięciołek z krwistą grzywką na czubku głowy zaczynał swe dłubanie w słupie już od wiosny. Dziura przez niego wybita zagrażała fajansowej szpuli podtrzymującej drut. Kołakowski, który w objazd po linii brał ze sobą dubeltówkę, choć nigdy myśliwym nie był, po zatrzymaniu Drezyny począł manipulować strzelbą i już unosił ją do ramienia, aby wycelować w dzięcioła, gdy nagle skądś wyskoczyła Tamarka i machnąwszy czerwoną chustką z głowy prędko zestraszyła ptaka. Kołakowski w pierwszej chwili zamierzał wpaść w złość, chociażby z tytułu piastowanej przez siebie władzy zwierzchniej. Ale Tamarka zaczęła go tak prosić, aby nie zabijał jej ulubionego ptaszka, że dał się udobruchać. Przez jakiś czas przyglądał się dziewczynie z uśmiechem, porozmawiał z nią, po czym
Polecił robotnikom, aby nazajutrz wapnem z cementem zalepili dziurę i odjechał, pokiwawszy Tamarce na pożegnanie ręką. Późną jesienią Mamonicz otrzymał nowe miejsce w odległości 7 kilometrów od Dziwińska. To było prawie jak w mieście. Tu mieszkał też na razie Kołakowski. Długie, pylne ulice brukowane kocimi łbami, niskie domy i ogromne na nich szyldy, sklepy, orkiestra wojskowa grywająca niedzielami w miejskim ogródku, pierwsze kinematografy i kolorowe afisze jednej z dwóch drukarń, słowem całe zewnętrzne życie 40-tysięcznego miasta powiatowego zdawało się Tamarze pełne powabów. A wiosną szeroko rozlaną dźwiną płynęły tratwy i łajby z Wieliża, z innych miejsc w górze rzeki, do Rygi, do morza, w nieznany, daleki świat. Podczas gdy wiatr wiosenny huczał w topolach i wierzbach przybrzeżnych. W Dźwińsku też za protekcją Kołakowskiego zaczęła Tamara pobierać lekcje śpiewu, a później gry na fortepianie, a później przeniosła się na stałe do wynajętego dla niej pokoju. Dla starzejącego się ojca był to kolejny cios w niewesołym jego życiu. Trzymał się jednak i na zapytanie sąsiada: to jak teraz będziesz, Piotr, żyć sam? Odpowiedział: jakkolwiek, aby tylko nad głową kawałek nieba zachować, to i życie się ułoży. W ten sposób ułożył się początek kariery Tamary Mamonicz, czyli późniejszej Sylwii Nordelli, śpiewaczki w wileńskim Café Chantant Schumana, nocnym kabarecie znanym zresztą szeroko i poza granicami tego miasta. Sergiusz Miasojedow, zanim osiągnął rangę rotmistrza żandarmerii, służył, bardzo to już dawno było temu, jako młodszy oficer w 105. Orenburskim Pułku Piechoty stacjonującym w Wilnie. W tym czasie przyjaźnił się ze starszym od siebie zarówno rangą, jak i wiekiem kolegą pułkowym Pachitonowym. Michał Jewgeniewicz Pachitonow górował nad Miasojedowym inteligencją. Jąkał się jednak trochę i był na ogół człowiekiem zgorzkniałym, głównie dlatego, że lata mijały, a on wciąż nie potrafił dla czegoś awansować. Pewna rozmowa z tych lat miała się szczególnie wbić w pamięć Miasojedowa. Rozmawiali właśnie o przyczynach rządzących tym fatalnym zbiegiem okoliczności. Pachitonow porównał je do komina fabrycznego. Było to upalne popołudnie. Wracali na czele oddziału z ćwiczeń terenowych, mijając cegielnię Schmidta na wileńskim przedmieściu Rossa. Obydwaj oficerowie wysforowali się naprzód, aby odetchnąć nieco od kurzu i spoconych mundurów żołnierskich. Z ogródków biednej dzielnicy ciągnęło zapachem rozgrzanych w słońcu dyń i ogórków. Miasojedów, przecierając chusteczką binokle, dał wyraz swoim poglądom na prawa kierujące losem ludzkim. Do tematu nie przywiązywał uwagi, tylko powiedział, co mu właśnie przyszło na myśl. Być może, odparł Pachitonow, są i te takie i inne przyczyny, o których mówisz, albo i nie są. A dalej, opanowawszy początkowe, jak zawsze, jąkanie, mówił już płynnie. Słowo przyczyna używane jest przez nas zawsze w konwencjonalnym znaczeniu. W istocie przyczyn jest nie kilka, a kilka milionów. Co mówię? Kilka miliardów. Bo co to jest przyczyna? To jest cząstka całości. Cegiełki, cegiełki, cegiełki na ten komin, o, tej cegielni złożyło się cegieł, diabli tam wiedzą ile. Nieważne, dość, że każda z tych cegieł stanowi przyczynę tego komina. Bez nich by go nie było. Ale to się tylko nam zdaje. Cegła. Bo przyczyną cegły są miliony cząsteczek. Tak rozumując, to każdą rzecz trzeba by zaczynać od stworzenia świata. Naturalnie. A jak ty myślisz?
Nic nie dzieje się z góry. Inaczej być nie mogło. Historia stuka w tysiączne drzwi i okna. Włazi do tego, które się otworzy, a nigdy nie wiadomo w które. Dlatego, ażeby o czymś sądzić, należy zawsze brać pod uwagę, co by było, gdyby było. Otóż tych możliwości jest nieskończoność. To znaczy, że o niczym nie można sądzić. Naturalnie, że o niczym nie można sądzić. A ty jak chciałeś? Chcesz ustalać związek przyczynowy? Owszem, pochwalam zamiar. Ale raptem pęka tobie rzemyk u ostrogi, gdy śpieszysz w jakiejś sprawie. Nim się nachylisz, rozepniesz, a już musisz zdjąć drugą, minie minuta, a to i dwie. To wystarczy, ażeby spóźnić się na pociąg. To wystarczy, ażeby wynikły konsekwencje, które mogą zaważyć na życiu dalszym, a rykoszetem życiu innych ludzi. No, ale przecież o tym wszyscy wiedzą. No to co z tego, że wiedzą? Co z tego, że wiedzą? Naturalnie wiedzą. Jedyny skutek ten, że przestali o tym mówić, żeby nie zwariować, wyobrażając sobie długi łańcuch przyczyn, który doprowadził do pęknięcia rzemyka. Bo które z ogniw tego łańcucha każesz uznać za decydujące? A weź podczas wojny. Ugryzie ciebie komar w ucho na pozycji. Ty komara, bac ręką i jednocześnie odchylisz głowę o kilka milimetrów. A dla śmiertelnej kuli tych kilka milimetrów wystarczy życie i śmierć. Wszystko i nic. A zależało od przyczyny, dla jakiej komar znalazł się raptem na twoim uchu. Słyszałem. Czytałem. Poprawił się mięsojedów, znudzony rozmową. O tej teorii, ale uwzględnianie jej doprowadza do zupełnego ogłupienia. Poprawił z niecierpliwości rapcie od szabli, które uciskały spocone ciało. Powiedziałeś mądre słowo, tylko użyłeś złej definicji. To nie teoria, a właśnie praktyka. Codzienna praktyka naszej planety. Pozwolisz ją zlekceważyć? Planetę czy praktykę? Jedno i drugie. Owszem, proszę bardzo. Roześmieli się, poweseleli, gdyż właśnie weszli w cień rozłożystych klonów okalających cmentarz. Tak, tak, drogi Sergiuszu Mikołajewiczu, podjął Pachitonow. Pan myślał, że życie przeżyć to pole przejść. I przechodzić nie myślę. No jego do czorta, pole. Dawaj, siądziemy tu na ławeczce. Widzę, piwo sprzedają. Istotnie, piwo było z lodowni i sączyli je z rozkoszą. Życie szło swoją koleją. Pachitonow nie awansował w dalszym ciągu. Lato zmieniła jesień. Powiały wiatry. Wiatr jesienny jest czasem jak człowiek, z którym można rozmawiać o przeróżnych sprawach. Za jego podmuchem wirowały z drzew na ziemię liście klonów. Chodziło się po nich i do szkoły, i do biura, i do koszar. Przyszła zima. Długie noce. O czym śnią wróble w zimie? O wiśniach w sadzie? O ziarnach konopi w polu? O czym śnić mogą wrony, jak nie o grubych owadach, białym ciałem przepychających się skroś czarną ziemię za pługiem oracza? Płynie czas. Nigdy go nie kupował za drogie pieniądze. Czas dostał się każdemu darmo wraz z urodzeniem. I będzie go miał każdy, będzie go posiadał aż do końca życia. Mięsojedów porzucił służbę w armii, opuścił 105. Orenburski Pułk Piechoty. Ojciec jego, obywatel ziemski, guberni smoleński, a później długoletni wileński powiatowy marszałek szlachty, z rządowej nominacji Mikołaj Mięsojedów
Gdyby żył, wyboru by nie pochwalił. Syn Sergiusz, mając lat 26, przeszedł z dniem 31 października 1892 roku do korpusu żandarmów, a 17 stycznia 1894 wyznaczony został na zastępcę naczelnika kolejowego oddziału żandarmerii w Wierzbołowie, ważnej stacji przylotowej na granicy Prus Wschodnich. Pozornie stanowisko wydawało się skromne, oderwane od pulsujących życiem centrów. Pozornie. Gdy przyjeżdżał do odległego 70 wiorst Kowna lub w 3 godziny jazdy koleją docierał do Wilna, ludzie niewtajemniczeni sądzili, że zakopał się na prowincji. Aż do pamiętnego dnia 12 maja 1901 roku, gdy w randze rotmistrza żandarmerii Miasojedow sam został mianowany naczelnikiem żandarmerii w Wierzbołowie. Odtąd widziano go w Wilnie coraz częściej i nie tylko w Wilnie. Po starym zwierzchniku, który odszedł w stan spoczynku i przeniósł się do Petersburga, a wkrótce potem zmarł, pozostałoby niewiele w życiu nowego naczelnika, gdyby nie liczyć córki jasnowłosej, fioletookiej Eugenii. Jakoś latem w Wilnie Miasojedow wstał z krzesła przed lustrem, zapłacił, dał się oczyścić miotełką i wyszedł na ulicę z tym przyjemnym i rześkim uczuciem, z jakim zazwyczaj mężczyzna wychodzi od fryzjera. Cienie przechodniów na chodniku wydłużały się zabawnie. Cień powracającej do domu stępa dorożki odcinał się na murze poklasztornym czarno i karykaturalnie. Sergiusz Mikołajewicz śpieszył się na spotkanie z Eugenią, która znowu przyjechała z Petersburga i zatrzymała się u znajomych na przedmieściu Zarzecze. A żeby skrócić drogę, wszedł w bramę przy ulicy Sierockiej 20, tuż przy kościele misjonarzy i ogrodami zbiegał w dół. Miasto leżało w kotlinie i widok stąd był piękny o wieczornej porze. Górą szły dźwięki dzwonów z kościołów Bernardynów, od świętego Michała i od świętej Anny. Na przeciwległym brzegu, schowanej w ogrodach wilenki, żarzyły się w zachodzie dalekie okna koszar. Dalej na prawo stały ciężkie drzewa cmentarza. Białe gołębie zataczały po niebie ostatnie już tego dnia kręgi. I mimo dzwonów kościelnych była cisza od wielkiego spokoju wiszącego nad miastem. Mając przed sobą taki widok, jedni, jak to bywa, odbiegają myślą daleko od tych niezliczonych, ukrytych przed okiem spraw ludzkich. Innym przeciwnie, prawem kontrastu nasuwają się refleksje o wiecznych powikłaniach i niepokoju, nurtujących pod najbardziej pozornie spokojną powierzchnią obrazu. Ale nawet w takim zamyśleniu nikomu z nich nie przyszłoby do głowy domyślać się istnienia tu spraw wynikających z rosyjsko-francuskiej konwencji militarnej z 17 sierpnia 1892 roku. Patrząc z tej strony, widziało się starożytną górę zamkową z ruinami zamku Gedymina. Spodem gęsty dywan kasztanu w parku. Pod kasztanami niewidoczny pałacyk dowództwa Wileńskiego Okręgu Wojennego. W jednym z narożnych pokojów mieściło się skromne na pozór biuro, w istocie znacznie rozbudowane od czasu wymienionej konwencji, która w tajnym paragrafie ustalała obopólne uaktywnienie sieci wywiadów. Stąd szły więc poufne nici do pana Szapiro w Królewcu, do pana Wilnera w Berlinie, do pana Zilberberga w Bydgoszczy, a głównie do pewnego doktora Kutza, który z Warszawy przeniósł się do Danii i osiedlił w Kopenhadze, założywszy tam atrakcyjne czasopismo Export Revue. Sam w sprawach ściśle handlowych, bywając często w Antwerpii i Rotterdamie, a także raz na miesiąc odwiedzając Brukselę.
W ciszy wczesnego wieczoru dzwoniono po kościołach na Anioł Pański. I któż by się mógł domyśleć z ludzi tak obcych nowym wynalazkom, że tę samą aurę przecinają sygnały telegrafu iskrowego, wieża Eiffla, Bobruisk, nawiasem mówiąc działające na tej linii o wiele skuteczniej i sprawniej niż na linii Sewastopol, Bizerta, Paryż. Miasojedow, podzwaniając cicho ostrogami, zbiegł ścieżką wydeptaną między ogrodami warzywnymi, wyszedł na wąski zaułek, skręcił w lewo i przez most na Wilence dotarł do placyku, gdzie pod figurą męki pańskiej stały zazwyczaj trzy dorożki. Nie chciało mu się z kolei wspinać ulicą idącą znowu pod górę i już miał skinąć na dorożkę, gdy ktoś ujął go bardzo delikatnie z tyłu za łokieć. Był to pan Samuel Freidberg. Moje pokorne uszanowanie, Sergiuszu Mikołajewiczu, powiedział. A co pana sprowadziło do Wilna? Co mogło sprowadzić? Zawsze to samo. Interesy. Ale czy pan wie, o kim ja myślałem, jak szedłem teraz chodnikiem? O panu? Wielki dla mnie zaszczyt. Czym mogę służyć? Ja mam do pana dwa słowa. Dwa to dużo. Nie bardzo ja mam teraz czas, Samuelu Jakubowiczu. Dokąd pan się śpieszy? Dokąd pan ciągle się śpieszy? Zdąży pan. Całe życie przed panem. Ja rozmawiałem przed chwilą ze swoimi wspólnikami. Może zejdziemy na jedną minutę do tej kawiarni. Samuela Freidberga znał Miasojedow od dawna. Z Wierzbołowa. Stąd względna poufałość w tonie ich rozmowy. Posiadał on w Ejtkunach, przeciwległej granicznej stacji po stronie pruskiej, emigracyjny kantor pod firmą Bergheim. Były to czasy, gdy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej ściągały jeszcze emigrantów z całego świata i pośrednictwo emigracyjne przynosiło poważne zyski komisowe. Rodzina Freidbergów od dawna już zajmowała się sprzedażą kart okrętowych do Ameryki, a Samuel Freidberg rozjeżdżał po całej Europie. Bywał też w Ameryce, zapoznał się na wylot ze sprawami emigracji, która zwłaszcza z zachodnich guberni imperium, to znaczy z Polski i Litwy, była pokaźna. On też wszedł pierwszy w kontakt i zainteresował rosyjskie towarzystwa okrętowe Dobrowolny Flot i Towarzystwo Rosyjsko-Azjatyckie w uruchomieniu stałych rejsów z Libawy do New Yorku. Gdy mu się to udało, założył w roku 1900 w Libawie migracyjne biuro pośrednicze pod firmą Carlsberg i Spiro. Miasojedow nieraz czynił Freidbergowi drobne ułatwienia na granicy. Znał też dobrze całą jego rodzinę. Ja panu coś powiem, zaczął Freidberg, zamówiwszy dwie kawy. Ja nie lubię wijać słowa w papierek od cukierka. Ja chcę założyć własną linię okrętową. Winszuję. Na razie nie ma czego winszować. To nie z dobrego, tylko z musu. Interesy kiepsko stoją. Konkurencja zagranicznych trustów bierze człowieka za gardło i dusi. Szczególnie Hamburg. Dobrowolny i Flot i rusko-azjatyckie chcą się z interesu wycofać. A jak oni wycofają się, to moja kantora w Libawie leży na piasku. Budkę kąpielową możesz pan z niej robić. Przyjemna rzecz, kąpiel w morzu. Panu dobrze żartować, ale niech pan posłucha. Na własną linię przez ocean do Ameryki Samuel Freidberg jeszcze nie stać. A zresztą po co mnie pływać do Ameryki? Czy ja Krzysztof Kolumb? Ja chcę tylko trochę zarobić na kawałek chleba. Ja mam stosunki w kompanii Canard Line. Ona zgodziłaby się wejść w porozumienie, gdybym ja mógł dostarczać ludzi tylko do Anglii, a oni już dalej. Pan nie rozumie?
No, to ja chcę założyć teraz własną linię okrętową Libawa, Anglia. Nie taka wielka rzecz jak przez Atlantyk, no ale zawsze. I chcę panu zaproponować stanowisko przewodniczącego zarządu nowego towarzystwa. Krótko. Pensji rocznej, powiedzmy, 5000 rubli. I pokrycie wszystkich innych kosztów. Mnie? Co, ja admirał? Tu nie rozchodzi się o admirała. Tu rozchodzi się o położenie, które pan tak samo zna jak ja. Dlatego ja nie będę obwijać. W Niemczech inna sprawa, ale w Rosji. Pan wie, co to jest Żyd w Rosji. To jest człowiek stworzony może i na podobieństwo Pana Boga, ale nie na podobieństwo człowieka. Każdy wyjazd za linię osiedlenia do Petersburga czy Moskwy dalej niż zachodnie gubernie to już trudność. Każda najmniejsza sprawa to nie sprawa, a męczarnia. Naturalnie za pieniądze chwalić Boga wszystko można jeszcze zrobić. Ale od Żyda biorą 10 razy tyle. Po co płacić 10 razy tyle? I co pan na to? No cóż, przede wszystkim ja na służbie. Ja nic nie mówię. Mnie tylko zdaje się, że to można pogodzić. A zresztą, czy pan przysięgał służyć całe życie? Pomyślę, 5000, pan mówi, rocznie. Trochę małowato. Pomyślę. Wstał i wyjął portmonetkę. Przepraszam, ja płacę. Freidberg uczynił gest dłonią obejmujący marmurowy blat stolika. Jednocześnie szybko przebiegał wzrokiem po całej postaci mięsojedowa. Ale zaraz. Ja chcę usłyszeć ostatnie pańskie słowo. Ten spojrzał na niego z żartobliwym uśmiechem. A jak tam życie w tej pańskiej Ameryce? Żeby to ona była moja, odpowiedział tym samym tonem. Coś dla pana. O 3 rzeczach nie wolno mówić. O ateizmie, o socjalizmie i o kobiecych nogach. To coś raczej nie dla mnie. No, rzucił okiem na zegar ścienny. Muszę śpieszyć właśnie w jednej z tych spraw. Wyciągnął rękę. Tych, 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 Sergiuszu Mikołajewiczu, kiedy pan ustatkuje się? A po co? A po to, że każde nałogi wypierają z człowieka wartości charakteru. Pan wpada w nauk, a u pana cenny charakter. Słowa, Samuelu Jakubowiczu, słowa. Mówi się po to, że mówienie sprawia przyjemność. Jaki tam charakter? Do widzenia. A co do pana planów, zobaczymy jeszcze. Wierzbołowo nie było zapadłą prowincją. Przez tę najbliższą Sankt Petersburga stację, łączącą Imperium Rosyjskie z Europą Zachodnią, przejeżdżało tyle dygnitarzy, że Sergiusz Mięsojedow w ciągu swej tam służby odznaczony został kolejną. Bawarskim orderem zasługi, oficerskim krzyżem włoskiego orderu korony, kawalerskim krzyżem pierwszej klasy Królestwa Saksonii, chińskim orderem smoka trzeciego stopnia, francuską odznaką officier d'académie, kawalerskim krzyżem orderu Hessen, krzyżem czwartej klasy domu Schaumburg-Lippe, kawalerskim krzyżem belgijskiego orderu Leopolda, kawalerskim krzyżem portugalskiego orderu poczęcia świętej Bogurodzicy, siamskim orderem białego słonia czwartej klasy, mecklenburskim kawalerskim krzyżem, francuskim krzyżem Legion d'honneur,
pruskim orderem korony trzeciej klasy, bułgarskim orderem za obywatelskie zasługi trzeciego stopnia, perskim orderem lwa i słońca trzeciej klasy, duńskim orderem Dannebrog, czarnogórskim orderem księcia Daniły I, czwartego stopnia, oficerskim krzyżem włoskiego orderu świętych Maurycjusza i Łazarza, siamskim orderem korony trzeciej klasy, hiszpańskim orderem Izabelli Katolickiej. Prócz tego otrzymał złoty zegarek, dar jego cesarskiej mości, samodzierżcy i imperatora Wszechrosji Mikołaja II oraz złotą bransoletę z brylantami.